Cześć, witam Was na moim kanale Ja Pokręcę. Witam Was serdecznie ze Świnoujścia i zabieram Was za chwilę na spacer po tym pięknym mieście. Nie traćmy czasu i ruszajmy. Jestem teraz na falochronie zachodnim przy najbardziej charakterystycznym punkcie rozpoznawalnym dla Świnoujścia. Jest to znak nawigacyjny nazwany Stawa Młyny. W Świnoujściu są trzy promenady. Teraz idziemy właśnie promenadą najbliżej morza, przy samych wydmach, za którymi jest już plaża i morze. Przy promenadzie są ławeczki, można na nich usiąść, patrzeć na morze, relaksować się. Spacer taką promenadą to czysta przyjemność. Można podziwiać widoki i spokojnie maszerować wzdłuż wybrzeża. Przejdziemy się teraz promenadą zdrowia. Znajduje się ona między promenadą nadmorską a główną promenadą. Teraz wchodzimy do ogrodu sensorycznego, który znajduje się przy promenadzie zdrowia.
Wyznaczone są specjalne ścieżki dla jeżdżących na rolkach, a obok dla jeżdżących na rowerach. Też się skusiłem i ćwiczę. Uważam, że ta promenada zdrowia to jest strzał w dziesiątkę. I miło i przyjemnie można również na niej spędzić czas. A na końcu promenady zdrowia takie ciekawe drzewa, gdzie można wymyślać bardzo fajne zabawy w nich. Są i tężnie solankowe. Można usiąść na ławeczkach, wdychać. I w sposób naturalny od tężni solankowych przeszliśmy na promenadę główną i spacerujemy wzdłuż, w dalszym ciągu napawając się piękną roślinnością, cudowną atmosferą panującą na tych promenadach. Mnóstwo zieleni, restauracji i atrakcji dla turystów. Jest ona najbardziej oddalona od wybrzeża. Zegar wodny jest urządzeniem wskazującym rzeczywisty czas astronomiczny. Zegar wodny znajdujący się na promenadzie w Świnoujściu. Bardzo ładna roślinność przy promenadzie. Przy promenadzie, lekko ukryty w parku, w lesie, świetny plac zabaw dla najmłodszych.
robię w sporcie jachtowym imieniem Jerzego Porębskiego. Oprócz tego, że był wspaniałym żeglarzem, to komponował wspaniałe szanty. Między innymi moją ulubioną Gdzie ta Keja? Gdzie ta Keja, przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Keja, przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? A gdzie to jest? Za portem jachtowym, tam w oddali widać już Fort Anioła, w tym miejscu mniej więcej, i my się do niego udamy. I tym pięknym zachodem słońca kończę mój film i mój pobyt w Świnoujściu.